I teraz my mamy jechać w tym buzie. Jest ten. T1. Przeznaczę. Jeden będzie po lewej. Ja wjeżdżę ci. Dobrze. Bardzo ładnie ostrym się zrobił. Czemu ty masz tylko 93,4? 95,8? Porcie i miasto, no. Jest wojsko. Właśnie jest. No i lokomotywa jakoś stoi. Się cię wyrobiłem.
36 915. Szkody nie uważam. Czyli łącznie 16. Dobrze. 86. 86 tysięcy. Za 86 tysięcy. Sześć tysięcy 260. No ja nie wiem, czy tacie 86 tysięcy za wszystko, czy za jedną lokomotywę. O matko. No zobaczymy, ile jeszcze za te wszystkie pręty dostaniemy, nie? Te pręty jadą gdzie? B. 4A. Te 4A. A, to jest podłączenie. Podłączyć mamy na C2I. Dobra, musimy za te wszystkie zwrotnice sobie z nimi przejechać, żeby tu po prostu tam... My możemy też i przodem z tym tu wjechać do samego końca. Nie ma sprawy, dobra. Trzeba cofać. Włącze się to zaciągnęły, nie? Co chciałem tam naprawdę robić. Ostro to kończę, podjechałem. Na szczęście nic się nie uszkodzić. Musiał oduczyłem, kończę jeździć. Czy to ta lokomotywa jakbyś kończę dziwnie. Działa. Bój się nie mam dalej, nawet się nie masz. Maszynerię.
jest tylko 750 kg. Pojedziemy do naprawy i zobaczymy, czy naprawimy za mniej niż 86 tysięcy, czy... Wagony ładnie stoją. Jak coś będzie miało wyjechać, to sobie wyjedzie. No dobrze, hosty. Odłącz. Tak. Poziomka podjeżdżamy.
Dobra. Sześćdziesiąt jeden tysięcy i to tyle. Ale dostaliśmy. Dalej chcę od nas 86 tysięcy. No zobaczymy, czy w takiej kwocie naprawimy jedną lokomotywę. Jeśli nie, znamy się na ubezpieczenie. Jeśli tak, to po prostu pojedziemy. Bardzo ciężkie spadek. Przykład samą taką stanę. Dobra, jedna wjechała. To możemy zgasić. Dobra. Sprawdźmy, czy będzie taniej niż 86 tysięcy za jedno. No jest. 54 tysiące. Po 54 tysiące. No może 113 tysięcy. Czyli, drodzy Państwo, tego wynika, że zamiast zleceń wojskowych i do tego jeszcze lepszej lokomotywy, weźmiemy sobie tylko lepszą lokomotywę. No co innego to już wymyślić. No jeszcze jakiś przewodów i zostało. Fabrykę żywności i miasto w sobie jest dużo. O, do huty widzę, że też coś ma jechać. No, myślę, że... Widzicie, wszystko spać.
Ciekawe, czy to naprawdę 86 tysięcy było za wszystko, czy też nie. Ja nigdzie nie widziałem tej DM3 w sumie. Ale my idziemy w to. No i my tu mamy jeszcze coś takiego, jak sklep się nazywało bodajże tyle. Mamy przy torze E. I tu będzie coś takiego, co się nazywa pojazd roboczy. Też bym sobie chciał to kupić. Perony E to jest zapewne coś tutaj. Nie, chyba to będzie ta. Podobne jest do tego sklepu. Czy to może to? Teraz nie pamiętam. Nie, bo to jest bardziej przy rozjeździe z toru E na tor F. To jest tor F, tak? Nie. Nie, w ogóle jest. To jest tor F. Co to będzie, który jest i będzie tym sklepikiem? To jest tor E. Sorry, to jest ten sklep. Ja to jest jakiś budowik ADHM. Może to? Też nie. No nie wiem, ciekawy, nie ma. Na mini sklep. No, to jest od strony W. Czyli to miało być gdzieś tu. Tutaj nie ma nic. Tam to wygląda jak sklep, ale nie działa. Coż kiedyś gdzieś byłem, to sklep działał. Normalnie jeszcze raz to podejdę, nie? Gdzieś mi to ukryli, nie wiem gdzie. Że jeszcze, że jak ktoś szybko się w miarę klika, to idzie sobie to jakoś zwieszyć. To jest stacja benzynowa. No tu jest sklep. To widzicie? I oczywiście do tego nie sprzedają, nie? Jeśli w takim sklepie idzie dostać pojazd roboczy, to się na tyle nałaziłem, że
możemy teraz się cofnąć, ale zaraz odpalimy naszą potężną lokomotywę. My potem zdecydujemy, czy jedziemy w pojedyncze, czy nie. Już się sobie ładnie zepniemy i wyjedziemy tu z naszą. Bazę, że tak powiem. To w sumie jest taka nasza trochę baza. Miejsce, gdzie bierzemy zlecenia. Dobra, tylko czy dwie takie się tu mieszczą na takiej tej elektryka. Jest elektryka to. Rozrusznik. Toczność wskaźników. O, patrz. Tlenie kabiny, fajnie. Cieraczki. Przód. Światło tył. Ten przyrząd włącza silnik. O matko. Prawdę? Mam tutaj aż iść? Pracuje. Olej. Może panią hamulec ręczny? Nastawnić jazdę. Też teraz to zrobię. Widzę. Wyluzujesz to, no nie? No teraz jest dobrze. Ustawię kierunku. I żebym specjalnie tu po to waził. No matka. To jest potężne. Dobrze, no wiem jak ruszyć. Mocno, a one tutaj mają, że to musi trochę. Ja nie wiem czy my potrzebujemy tutaj aż dwie lokomotywy. Dobrze, no fajnie. Obudzi się Dymsy. No i kończę, no. Ej, no nie zrobię tego, no. Dobra, samouczek został przerwany, ty się przerwij jeszcze i super. Tylko ty masz nosek w to. Bóry, czy potężna ta lokomotywa jak? Skami do siebie? Nie, dupkami do siebie bo musiały być zwrócone. Czyli tym by trzeba było wyjechać, jak one się zwrócą ładnie dupkami.
i sobie ładnie sterować przed tyłem. Że to ja nie wiem, czy ja potrzebuję dwie te lokomotywy tu w tej grze. Panie Zahami. To ma 1200 amperów. To już jest luksus. Nie tak, panie, dupkami do siebie. Się nie spodziewałem. Pewnie pali też godnie, nie? Dobra, panie, luzuj, luzuj. Super. Super, super. Szepnij ty. Widzimy, to też załączyć, luzuj. Ciebie w ogóle tu można łączyć na dwa fronty? Można. Super, a miałem iść to jeszcze rozruszyć. Które te drzwi były? Też. Super. Teraz panie. Cyk, cyk. Cyk. To jest elektrodynamiczny, nie? Ja. To jest jazda. Owszem, to trzeba chwilę poczekać. Tej budy, nie? Chyba odwrócić to. Trzeba dać wejść do tyłu. Mam nadzieję, że ich jeszcze nie uszkodziłem. Wystarczy, panie, może tak na wprost.
Lepiej to pójdzie, łączenie. Lepsze mi się wydaje. Trzymaj śrubę. I kable połącz. Dobra, nie doszliśmy jeszcze teraz do tego. Jak włącza się, to gaśnie. Dzwon. Cięcie klawiatury. Super. Normalny, bo matka. Typowo amerykański pociąg też. Kierunek do przodu, to luzuj. Druga pozycja mocy. Ale fajnie. Starczy, bo to już 20 na godzinę. Szybko to się rozmyło. Paliwo. Ja już myślałem, że się to będzie rozłączać samo z siebie, ale do szczęścia nie. Nie poznaję okolicy. Nie idzie się jakoś ustawić w tym, nie? Albo jest się tak nisko, albo się jest tak wysoko. Niewygodne to do jazdy. Kiedyś jeszcze siedzenia powinno być w sumie szczerze. Jak ja mam tym jeździć? Aż niewygodne wprowadzenie jest ta lokomotywa, co mam tu stać? To mnie też i tak masz. Nie, to wajechę. Dobrze daje wpalnik? Chyba ja. Teraz starczy. Tej panie nie skręca. Skręcimy na tor D. Rozjazd jest dobrze ustawiony. Łączy no na klęcząca pozycja. O, taka o. Czemu taka być nie może, tego nie wie nikt. Nie wiem, jak usiąść w tej grze. Jest coś tu w sterowaniu? No weźmy życiu. Bieg przełam. Ale stałe przekucnięcie.
A i tak bym zrobił? Muszę to tym bardziej nic. Czy nie widzę? No panie, ale już starczy, ha moj. Wcięcie paliwa nie działa. Przy tą lokomotywkę mamy teraz już tylko spalone. No dobrze, no jesteśmy w naszym biurze. Myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.